i tutaj jest tak nie do końca wina po prostu czasami tych osób, które nie wyraziły. Czasem mogły gdzieś tam papiery się zawieruszyć, czy cokolwiek, więc to nie zostało tak do końca dopilnowane. A jeśli chodzi o te druki, panie pójdzie, to mi przypomniało się jedna sesja, na której żeśmy właśnie podjęli taką uchwałę odnośnie zakończenia już całej tej procedury przyłączania tych nowych osób. I mówili żeśmy, że do tego dnia te wszystkie wnioski osób nowych możemy je przyjmować. Bo czasem by się okazało, że do danej działki, że ktoś ma jakąś za długą działkę, przechodzi nikt, robimy, nie wiem, co 20 metrów przyłączę, bo on stwierdzi, że na przykład za 2 lata tam będzie miał wszystkie działki dostępne. I to automatycznie na to wzrastają koszty gigantycznie. I w taki sposób by nawet było. A w tych 8 przypadkach tutaj, no niestety, tym osobom jakby należało jak najszybciej połączyć tą kanalizację wodnika. Wyrazili zgodę na przeniesienie rzeczy przyszłej. Teoretycznie uzgodnili to z pracownikiem gminy, gdzie to ma być kopane. No i do tej pory te osoby nie mają przypadku. Ale tam to, co w tej chwili skojarzyłem, przypomniało mi się, to główna przyczyna nieuwzględnienia tych przyłączy przez projektanta to brak podpisów współwłaścicieli. Bo projektant oczywiście bazuje na wypisach z rejestru gruntów i widzi, że na danej posesji jest 3 współwłaścicieli. Jeżeli nie ma wszystkich podpisów, to on po prostu nie może ich uwzględnić. A ktoś tam uważał, że jeden współwłaściciel podpisał, to już wystarczy. Potem wezwania niestety nie dawały rezultatu. Mało tego, była również informacja, bo było potem na etapie realizacji, no prośby, bo w międzyczasie ktoś kostkę zrobił, zostawił prośby, żeby przesuwać to wszystko, no ale my mieliśmy problem, bo projektant musiał podpisać, jeżeli przesunął, że jest to zmiana nieistotna. I nie w każdym przypadku projektant chciał to podpisać, bo za to odpowiada. I teraz również wina była taka, że były informacje, że już projekt wykonany, tuż przed gotowy do przedłożenia do starostwa w celu uzyskania pozwolenia, był wyłożony tutaj bodajże, jak pamiętam, 3 miesiące w urzędzie. No niestety, nie wszyscy przyszli, nie wszyscy zweryfikowali, no i potem te błędy się po prostu przesuwały. Proszę, ja muszę zapytać, bo to dotyczy też sprawy dofinansowania, nie? Bo to będą zmiany, nie? Nie, dofinansowanie to się załatwili wcześniej. To jest w ogóle nowe zadanie. Nawet ono się inaczej po prostu nazywa, więc nie ma związku to z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. Tam będziemy właśnie wykupować, starać się tak warunki wydawać, żeby ta studzienka była tuż przy granicy. Czyli praktycznie to, co znajduje się w pasie drogowym, będzie siecią i będzie przez nas kupione. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytań nie ma, czyli przechodzimy do uchwały. Uchwała w sprawie zmiany budżetu w budżecie gminy na rok 2013. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę budżetu gminy na rok 2013 przyjętego uchwałą 29/245/13 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 28 stycznia 2013 roku. Szczegółowy zakres zmian w budżecie określają załączniki do uchwały. Ja tylko powiem ogólnie dochody 37 281 874 złote 92 grosze. Wydatki 41 093 992 złote 16 groszy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży wójt gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013 i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Proszę trzymać dłużej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, czyli punkt 5a.
prognoza, rzeczywiście. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy. Wszyscy jestem zapoznani, Gminy Polaczyk. Taki jest życie radnych. Nie, dwa zdania. Proszę bardzo. Wiem, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Woła Krzysztofowska wprowadza się, bo są dwa załączniki. Załącznik numer jeden, który przedstawia tą prognozę w rozbiciu na lata, i załącznik numer dwa, który stanowi wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych, a więc to, co robimy na przestrzeni lat. I w tym załączniku numer dwa to będziemy mieli zwiększenie o 20 tysięcy dom ludowy w Stradzenie. Będziemy mieli zmniejszenie dom ludowy w Stradzewie i zmniejszenie o Pawłów i zmniejszenie o pomieszczenia szatni budynku gminnego w Woli Krzysztofowskiej. 3800, Pawłów 11200. I 20 tysięcy zwiększenia na straty. Natomiast jeśli chodzi o tą tabelkę z cyframi, to tutaj po prostu wielkości dochodów i wydatków muszą być zgodne z uchwałą budżetową. Natomiast deficyt budżetu, wysokość zadłużenia, raty, to wszystko nie ulega po prostu zmianie. I tutaj jeszcze zwiększy się wartość inwestycji w wierszu 2.2 wydatki majątkowe na 9397,294,15, a więc więcej o 25 tysięcy, bo zwiększamy o 50, ale zmniejszamy o 15. Także to tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytań nie ma. Uchwała Rady Gminy Wola Krzysztofowska w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wola Krzysztofowska. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska przyjętej uchwałą nr 29 łamane przez 247 łamane przez 13 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 28 stycznia 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się wójta do punkt pierwszy zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt drugi zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy terminy zapłaty upływają w latach następnych. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktu prawa miejscowego. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Wiesławie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja sobie wstrzymuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, czyli do punktu 5a. I poprosimy pana sekretarza. Szanowni państwo, dlaczego... Proszę o ciszę. Dlaczego podejmujemy tę uchwałę? Chciałem następnie chciałbym tylko dodać, że to również aktowe miejscowego. Na podstawie artykułu 40 ustawy o samorządzie gminnym, który tutaj zacytuję, na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Park, skwer jest urządzeniem użyteczności publicznej, będzie ustawiony na tablicy, z którego będą mieszkańcy mogli wnioskować, że nie można zaśmiecać, że nie można pić alkoholu, że nie można jeździć wszelkimi pojazdami, że nie można umieszczać ogłoszeń,
Również są sankcje, jeżeli ktoś nie będzie stosował tego przepisu, będą sankcje nałożone na podstawie kodeksu wykroczeń, kar grzywny do wysokości 500 zł środków finansowych. No i zasada jest taka, że po prostu Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie ustanowienia tego regulaminu. Co niniejszym proszę o uczcinie skierowania. Proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Panie Sekretarzu, jeśli mogę ewentualnie coś zasugerować, drobne, może kosmetyczne zmiany, ale ważne, no na pewno tu mamy wprowadzanie psów bezsymetrycznych kagańca. Gdybyśmy wprowadzili wprowadzanie psów bezsymetrycznych kagańca oraz obowiązek sprzątania po psie, bo załóżmy, że jak ktoś przyjdzie odpocząć, piesek się załatwi, wszędzie jest obowiązek sprzątania po psie. Takie pojemniczki. Ale to ta skrzynka z rękawiczką. A, są takie specjalne rozbierania. Nic nie trzeba, każdy ma swojego przyrazka i trzeba to. Ale można jest niszczenia, zaśmiecenia terenu, to jest zaśmiecanie, ale można tutaj faktycznie po przecinku dodać, jak Państwo sobie życzycie i potem dwukropek postawić, prowadzenia psów bez krzyży i kagańca, bez kagańca. Panie sekretarze, ja bym zapisał coś takiego, bo ja dopiero przed chwilą dostałem wprowadzenie zwierząt bez kontroli. Znaczy się, no bo... Wypas zwierząt. Nie wypas, to może... Ktoś może... Zwierząt gospodarczy. To jest jednak wieść. No właśnie, nie chciałem właśnie o tym mówić, ale może nie aż taki wielki zwierząt, ale tylko góra, czy coś takiego może tam... Jeszcze... Prowadzania zwierząt. Jak najbardziej, ale to wyklucza to, że 57 kodeksu wykroczeń, bo tam mówi, że właściciel zobowiązany jest zachowania środków ostrożności zwykłych lub zakazanych, czyli jeżeli wyjdzie ta kura, pies lub bydło, to już z tego artykułu 77 odpowiada, pomimo to, że tu jest też wcześniej jak najbardziej zgodnie z prawem 54. Panie Mariuszu, Bogdanowie nie ma tych. Ale Pan jest to każdy zwierząt. Każdy zwierząt jest zakaz wstępny. Zwierzęto nie mówi. Zakaz wstępny. Ale kto się kota pilnował? Obowiązek sprzątania po psów bez myczy, przeciwczy, bez kagańca oraz się załatwi, żeby zdjęcie zanieczyszczeń. Obowiązek posprzątania oraz obowiązek posprzątania po... Na terenie skweru obowiązuje zakaz prowadzenia psów bez smyku czy i kagańców oraz obowiązek sprzątania. Zobowiązuje się do tego sprzątania. Nie, właściciela do posprzątania. Właściciela psa do posprzątania, coś takiego. Pieska czy na żeby nie wyszło, że właściciel w kagańcu ma. To jest tutaj ten punkt dotyczący zaśmiecania terenu. Nie, zaśmiecanie to jest co innego. Ja papierek rzucę, czyli niech się piesek załatwi. Jeżeli tego nie będzie, to właściciel nie odpowiada. Musi być jasno, precyzyjnie. Po przecinku będzie bez przecinka. Sprzątanie nieczystości oraz obowiązek. Pani redaktor pomoże chronić. Zwierzęcia czy tam. Ale nie kombinujcie. Jeszcze jedno tylko przedostatnim oraz obowiązek sprzątania po zwierzętach. Tym przedostatnim, panie sekretarzu, jeszcze mamy tutaj jazdy szeregowymi pojazdami z wyjątkiem rowerów dziecięcych. Pojęcie takiej nazwy ogólne, czy to dziecięcy, dziecinny, czy też ewentualnie nie zwrócić tego, nie sprecyzować bardziej do rowerów, bo no,
teraz jaka granica będzie między dziecinnym, a młodzieżowym, a dla dorosłych. Stary pijany przyjedzie na małe dzieci. Jest na rzecz, panie przewodniczący, jeszcze mogę. Jest taki zapis, właśnie po co wnioskowała do tablica, to tu nie jest zapis, który właśnie mówi, żeby nie umieszczać tablic, napisów oraz ogłoszeń. Ponieważ nie jesteśmy właścicielami tego sklepu, to my sądy swoją może powiesić, znaczy albo innych nie ma. Aha, rozumiem. Znaczy się to jak gdyby nie dotyczy. To dotyczy użytkowników. No bo tam jest takie miejsce, gdzie jesteście do ogłoszenia, mogą po prostu być są czytelne. To jest widoczne na większości mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Generalnie. Tak, no bo jaka będzie różnica między tym dziecinnym, młodzieżowym, a dorosłym? Jeżeli dziecko przyjedzie, weźmie rower, taty, mamy. Czy my rozróżnimy, jak przyjdzie tata z mamą? Ale to by te rowery może po prostu wykreślić, bo powiedział, że nikt nie będzie nam tych rowerem jeździć. To jest sobie Ale jazdy wszelkimi pojazdami. Coś dziecinnego nikt nie będzie pojazdami. Pojazdy jest nie rowerami. Pojazdami nie to ja mam jeszcze propozycję. Przejaraz przestawiania walby, koszy i innych urządzeń parkowych. Ja bym proponował wykreślenia oraz niszczenia, przestawiania ławek, koszy. Bo co drugie zdanie mamy tylko oraz. Czyli wykreślenie oraz jest mój wniosek w tej strzeli. Niszczenia, przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. W którym myślniku? Niszczenia, przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych. Oraz wykreślamy. Proszę Państwa, praktyka pokaże, jeżeli powstaną jakieś inne problemy, zawsze regulamin można zmienić. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania ze skwerków miejscowości Bogdanów. I paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin korzystania ze skwerków miejscowości Bogdanów zgodnie z załącznikiem stanowiącym jej integralną część. Paragraf drugi. Regulamin poddaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej usytuowanej na obszarze skwerku na terenie Bogdanów. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem. Chcę przeczytać ten regulamin z tymi zmianami, które już zanieśli, żeby każdy raz wszyscy wiemy, znamy. Proszę bardzo, kto jest za? Spożywanie napojów alkoholowych jest to miejsce publiczne, to czy tak nie można i tak nie można tam spożywać Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu, czyli 6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Warzywce. I tu po prostu jest, po prostu tylko zapytać, jakie Rada zajmuje stanowisko co do tego. Przekazujemy to Panu Wójtowi. Ja uważam, że to jest w rękach Pana Wójta. Proszę bardzo. Zna się opinię. Wszyscy znają. To była tylko komisja rewizyjna się zapoznała z opinią. Prosiłabym może, żeby wszyscy radni przygotowali się. Opinia jest taka, że sprawą to nie jest skarga, tylko to jest pismo mające znamiona skargi. Mieszczone tam zarzuty w stosunku do dyrektora będzie badać nie tylko organ prowadzący,
którym jest wójt bądź rada gminy, ale również kuratorium oświaty, rzecznik praw dziecka, policja, również sądy w przypadku niektórych zarzutów, ale generalnie sprawy, które ewentualnie Państwo byśmy nagrywali, radca prawny uważa, że powinien roztaczyć te sprawy wójt jako pracodawca. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Proszę, pan radny. Wójcie, w jakim czasie będą to, bo generalnie to tylko słyszymy, że będą, to znaczy czas przyszły. To czyli sprawa nie wyszła jeszcze z miejsca w ogóle. A tu już mam ile miesięcy? To już kilka. I bym prosił o jakiś termin, czy to w tym roku w ogóle będzie pierwszy rok? Proszę Państwa, no w tym roku uważam, że powinno się urodzić. Proszę Państwa, z uwagi na bardzo dużą ilość zarzutów, bo w międzyczasie również wpływały inne skargi ze strony rodziców, radca prawny no, miał dylemat, jak rozpisać te skargi wedle właściwości i tą właściwość trzeba było ustalić z punktu widzenia treści skargi. Także te skargi zostały porozdzielane. Częściowo wstępnie na radę, na organ prowadzący, na wójta, na kuratorium i to jest wszystko badane. Są po prostu takie zarzuty, które co do których trzeba również doprowadzić do konfrontacji. Także niestety temat jest bardzo skomplikowany, trudny. Ponadto jeszcze są niektóre sprawy badane tam przez Rzecznika Praw Obywatelskich i dlatego to tak długo trwa. Wymaga to niestety nie tylko jakichś tam powierzchownych wyjaśnień, ale dotarcia do różnego rodzaju dokumentów, zapisów, sprawdzenia no, z regulaminem szkoły. Ponadto część tych zarzutów poszła również do wojewody, do rzecznika dyscypliny, bo również takie postępowania są prowadzone. Dlatego jak to te wszystkie zarzuty zostaną przez różne instytucje zbadane, wtedy dopiero ewentualnie podejmiemy decyzję. No ja będę miał tę niewdzięczną przyjemność ocenić, czy są zasadne, a jeżeli są zasadne, to kto jest winny, bo winnych, proszę Państwa, dzisiaj wstępnie mogę powiedzieć, może być więcej. Także niestety jest materia bardzo skomplikowana, bo strona ma prawo ustosunkować się do tych zarzutów i to są ustosunkowania bardzo długie, kilkunastostronicowe i niestety no, ten człowiek również, ta osoba musi mieć również na to czas. Dlatego niestety trzeba to sprawdzić dokładnie. Bo jeżeli no, przeszlibyśmy tak powierzchownie w stosunku do jakiegoś zarzutu i uznali winę tej strony czy tej strony, to ta strona ma prawo się bronić, ma prawo również wystąpić przeciwko nam. Ale zbieramy już te wszystkie rozstrzygnięcia i oczywiście dojdzie do konfrontacji jeszcze, bo są pewne sprawy nierozstrzygnięte. I wtedy dopiero podejmiemy decyzję. Myślę, że Panie Jerzy, że no jeszcze przynajmniej miesiąc to potrwa. Ale końca kadencji zarzutów my odpowiadamy, jakby rozpatrujemy, a ile te zewnętrzne instytucje? Znaczy generalnie tutaj, jeżeli się potwierdzą zarzuty, to bez względu na to, czy dana instytucja, jak na przykład wojewoda tą dyscyplinę uwzględni, to i tak to musi wrócić do nas, bo oczywiście dyrektor czy jakiś ktoś tam, nie będę używał tutaj tytułów i nazwisk, oczywiście dyscyplina może ktoś być uznany winnym, ale to nie znaczy, że będzie wyrzucony z pracy, tak? Dopiero pracodawca dostaje te wszystkie
czyli organ, w tym przypadku ja, dostaję te wszystkie rozstrzygnięcia i wtedy trzeba podjąć decyzję z punktu widzenia relacji pracownik-pracodawca. Także sprawa jest bardzo skomplikowana, bo tego jest mnóstwo, bardzo dużo. No nie można pominąć jakichś tam zarzutów, bo nie, no jest po prostu imienna skarga złożona i domaga się wyjaśnienia tego i ta imienna skarga nawet twierdzi, że jest to zarzut, czy rzeczywiście tak jest. Także proszę Państwa, powiem, że zostaliście Państwo wybawieni, bo gdyby komisja rewizyjna miała się tym zajmować, to naprawdę gehenna. Panie Wójcie, jeszcze jedno pytanie na dyrektora w Pazulicach. Czy już jest rozstrzygnięcie ostateczne, czy jest podpisana umowa z nowym dyrektorem? Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Czekamy, ja nie chciałbym tu teraz uchylać rąbka tajemnicy. Czekam na opinię Rady Pedagogicznej, bo tu sytuacja prawna wygląda w ten sposób, że no niestety konkurs nie został rozstrzygnięty, czy inaczej mówiąc, nie wyłonił dyrektora i w związku z tym no, pałeczka znowu przechodzi na organ prowadzący i my w tym przypadku możemy zorganizować kolejny konkurs lub wyłonić sobie kandydata z nieograniczonej liczby osób mających w tym kierunku jak kwalifikacje i kompetencje. A nie mówicie, czy ta opinia będzie wiążąca Rady? Nie. Tylko taka... Ale musi być, bo taki jest wymóg prawny. A kiedy to można zrobić? Bo to już mamy 1 czerwca, 2. W końcu nowy dyrektor powinien musi się przygotować i podpisać umowę o pracę z pracownikami. Bo nowy dyrektor musi z kim będzie pracował. Panie Jerzy, spokojnie, czasu jest dużo do 1 września. Póki co dyrektor jest, arbitrz organizacyjny przygotował. Rady zostanie to jest ten obowiązek. Następnie oczywiście ten arkusz organizacyjny można aneksować po 1 września i dostosować go do nowego dyrektora, którą ja wskazałem, ale muszę odczekać na opinię Rady Pedagogicznej i zobaczymy, jaka tam była. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli Rada, przegłosujmy po prostu. O, informacja z ostatniej chwili, już dzisiaj przyszła opinia. Sekretarz. Proszę bardzo, kto jest za przekazaniem właśnie tej całej sprawy panu wójtowi? Proszę bardzo. W myśli opinii prawnej to nie mają wyjść. No nie, tak, no, ale to jest, ponieważ sprawa trafiła do Rady, no więc... Dosłownie ogłaszam 5 minut przerwy i będziemy dalej. Proszę bardzo. Proszę, szanowni państwo, mało zapłacę.